Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. Czasem trudno nam jest się przyznać do Chrystusa. Strach przed opinią innych ludzi blokuje nas przed zrobieniem znaku krzyża w miejscu publicznym, przywitaniem się chrześcijańskim pozdrowieniem lub opowiedzeniem się po stronie ewangelicznych wartości. Chrześcijański styl życia zdaje się być niemodny, nie jest już trendy. Lepiej udawać ateistę lub przynajmniej agnostyka. Wiara w Chrystusa została sprowadzona do rangi co najwyżej wiary w zabobony. Jest ośmieszana przez media i tych, co chcą uchodzić za wielkich tego świata. A jednak na szczęście chrześcijaństwo coraz częściej przechodzi do ofensywy. Nie możemy pozwolić, aby chrześcijańskie wartości i chrześcijański styl życia został zepchnięty do skansenu ludowych tradycji i zabobonów. Wiara jest wartością, którą należy chronić i rozwijać we własnym życiu, a potem również w środowisku, w którym żyjemy. Niech dobrej nowiny każdego dnia będzie coraz więcej w moim życiu i w moim otoczeniu. Aby tak się stało, potrzeba nam na nowo przyjąć Ducha Świętego. On nas przeprowadzi drogą wiary i rozpali w nas na nowo ogień miłości. Bądźmy ludźmi głębokiej nadziei. Żadna siła zewnętrzna nie jest w stanie zniszczyć naszej wiary, nadziei, miłości. Niestety największym zagrożeniem dla tych cnót jestem ja sam. Nikt inny, tylko ja mogę zdławić, zasypać te cnoty gruzem własnego egoizmu. Nie sprzeciwiajmy się Duchowi Świętemu, ale otwórzmy się na Jego działanie i razem z Nim budujmy nasze wewnętrzne sanktuarium, którego filarami są cnoty, zarówno te teologalne, jak i obyczajowe. W pełni bowiem żyje ten człowiek, który życie swoje zbudował na fundamencie cnót i duchowych łask.